więc jesteśmy na stykance. Woda trochę większa, więc nie za bardzo. Zobaczymy co i jak. Zobaczcie, nie ma jak. Z tej strony pójdziemy tam jak cypelek. Tam pod to drzewo naokoło przejdziemy i stamtąd będziemy wypuszczać zestaw. Tak jak też pomyślałem, tak też i zrobię i do końca dnia już będę kojony tam. Wieje. Strasznie wieje. Dobrze, z tej strony. I z tej strony będziemy przepuszczać. Zanęcimy i zobaczymy co i jak. Tutaj weźmiemy jedną wędkę. Rozłożymy krzesełko i zamęcimy i będziemy tu przepuszczać. Do końca już dzisiejszej imprezy, tu tak bardzo nie wieje. Więc nie będzie tak źle. Dobrze. Okej. Zobaczcie jak wieje. Słyszycie? Tak wieje. O. Dobrze, śmieci. To mi nie będzie potrzebne. Ochotka. To i jeszcze czerwone robaki. A śmieci wyrzucimy u siebie. Okej. Dobra, to jak sobie leży. Nie jest źle. Dobrze. Zakładamy towar. Dwie sztuki. I zobaczymy, a później czerwonego najwyżej, ale najpierw za białą rybą. Dobrze. Już jest jakieś pyknięcie, branko. Ale czekamy, aż pójdzie na dno. Czerwone robaki mamy, to prawdopodobnie jakiegoś okonia stąd wyhaczymy. O. Zobaczymy, było branie. Tylko żeby zestaw na drzewo, muszę
ciąć trochę delikatniej. Dobrze. I co mamy? Frytka? Zobaczcie, frytka, czyli uklejka. No i zabawa jest, wykorzystamy zanętę, która nam została, bo widzieliście, tam nic nie pykało. A tutaj jakoś coś się powinno dziać. Poczekajcie, poczekajcie. Opa. Dobrze. Bawimy się z tym, co bierze. Kolejna frytka. Świeże robaczki. Grunt trochę podniosę, ciutkę. I przepuszczamy. Mała płotka. Jakaś zabawka. Zabawa jest. Tam się przez kilka godzin nic nie działo, tylko było wiecznie i pylnie. A tu zawsze jakaś zabawa. Co żubranie, cóż można chcieć. Jak na zawodach. Płotka już taka ciuty większa. Jak mi się znudzi, to założymy czerwonego robaka i za okoniem, bo tu przynęcone jest, teraz przynęciłem i ta drobnica tam będzie przy zanęcie chodzić, ale drapieżnik, także okoń, szczupak też tu będzie buszował przy tej
niedużej rybce, więc tak mówię, jak mi się znudzi, to założę czerwonego rybaka za chwilę. Państwo, teraz muszę tam wejść, żeby nie zerwać zestawu. Dobrze, okej. Trzeba uważać na te krzaki. I wędkujemy. Kleje będę brać, bo już pyknęło. Niestety. O. No to mi się nie podoba. To już mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Będę musiał wziąć w ten sposób, zwinąć. Malutku znów zwinąć i żeby uratować plecionkę, będzie trzeba teraz to pociągnąć. Widzicie, jakie warunki. Znów muszę wejść. Odzyskaliśmy. Dobrze. Więc wędkujemy dalej. Zaraz zobaczę, który mam autobus. Wcześniej skończymy. Bo widzę, że dzisiaj nic nie będzie ciekawego. Nie trafiłem z dniem za dużymi płociami, jaziami, ale coś się zrobiło, co rzut, uklejka, mała płotka i nic jak na razie poza tym. Musiałem zmienić tamtą miejscówkę, bo widzieliście, pyłu pełno,
musiałbym to wdychać. I dlatego przyszłem tutaj. Jakby nie wiało, to bym został tam do końca. Teraz tu, jak nie tam, to tu i na przemian uklejka, mała płotka, co rzut. Zaraz podsypę resztę nęty, tak żeby nie zabierać tego do Kielc. I łowimy małą płotkę z uklejką. A teraz co rzut, ryba. Tak jak mówię, jedna spadnie, druga weźmie i na przemian płotki z uklejką. Co rzut. Co rzut, co przepuszczenie stika. Podsypiemy już resztę. Z dwie kule. Mordujemy dalej, ściągamy te uklejki na przemian z płotką.
kurczę. Więc tak, zobaczymy. Z powrotem założymy. Zobaczcie, jak wygiąłem hak. Ale weźmiemy, wrócimy z nim. Ok. Założymy czerwonego robaka z powrotem. Zobaczymy, czy już jakiegoś okonia z powrotem złowimy. Jest dla tego czerwony robaczek. Zmiana przynęty, bo tylko ukleja płotka, jak widzieliście. A teraz trzeba zobaczyć, czy skubnie jakiś pasiak. Nawet małe jak weźmie. Zawsze to będzie kolejny gatunek, czyli czwarty, bo uklejka, płotka, klenik. Trzy gatunki na razie. Wszystko drobne. Więc brakuje jeszcze pasiastego koleżki do składu. Pyka coś, pyka, pyka. Ale robak jest spory, ciągnął za końcówkę. Okoń by od razu, dno by było. Zobaczcie, chwila, zagapiłem się chwilę i z powrotem. Zaliczony krzak. Oj Boże. Więc stara ta śpiewka. Złożyć trzeba. Złapać. I zobaczymy. Nie, bo złamę jeszcze wędkę i dopiero będzie. Dobrze. Dobrze, przy okazji skrócimy trochę krzaczka. Okej. Wszystko jest w porządku. Przepuszczamy dalej. Dobra. Jeszcze jeden rzut za okoniem. Ostatni rzut za okoniem. Jest okoń. Prawdopodobnie. Zobaczcie. Więc okoń zaliczony. Baterię muszę zmienić, bo mi wyłącza, ale okoń jest. Ok. Baterię wymieniłem. I spróbujemy złowić jeszcze jednego okonka, ale założymy świeżego, czerwonego. Tak mówiłem, trzeba dalej rzucać, tam one stoją, tylko dalej. I spróbujemy złowić jeszcze jednego pasiastego koleżkę. Ok, tylko musimy zarzucić dalej za głowy. Nie stoi.
No i zobaczymy. Z tamtej strony jakbym był, to bym miał lepiej. Zobaczymy, już odjazd. Powinien być dno i wtedy wiadomo, że okoń. Dwudziesty gdzieś metr. Dwudziesty drugi może. I tam one stoją. Podciągniemy. Jeszcze raz machniemy za głowy. O, teraz jest idealnie. Przytopimy. Podsypiemy. I zaraz ściągniemy tego robaczka. Zanęcimy robaczkami. Dobrze. Ściągniemy czerwonego. I dalej bawimy się tymi drobnymi rybkami. O, konia zaliczyłem. To już jest w pytkę. Teraz pobawimy się jeszcze na koniec dzisiejszego dnia małą płotką i uklejką. Dwie sztuki. Jedziemy z tym koksem. Zanęciłem z procy czy z tymi robaczkami, więc to powinno dać radę. Okej. I z powrotem zabawa z uklejką. Co tym razem? Chyba klenik. Zobaczcie. Trzeci dzisiaj klenik. Malutki, niewymiarowy klenik. Więc zakładamy robaczka takiego grubaska, żeby nam fajnie chodził. Podniosę trochę grunt, niedużo. I zarzucamy dalej. Tam prawie po drugi brzeg. Dobrze, i celem jest okoń. Dopiero zawinę się i pojadę do domu. A czy uda się złowić okonia? Zobaczycie sami. Ale czuję go, czuję tego okonia. Czuję. Drodzy Państwo, czuję naprawdę. Takie przeczucie mam, że złowię. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Czy przeczucie pyzy, bo tak czuję coś o konia, pyza, rzuć czerwonego, złowisz dużego, ale o konia, rzuć, takie przeczucie mam. Zobaczymy, wędkujemy.
coś tam pyka. Być może płotka mała ukleja. O, koń to ma jechać. O, tak teraz. Zobaczcie. To trzeba jeszcze go wyholować. Zobaczcie. Drodzy Państwo. O, jaki ładny garbusek. Zobaczcie. I drodzy Państwo, moje przeczucie. Zobaczcie, jaki piękny garbus. Zobaczcie, jaki piękny garbusek. Pyza miał przeczucie co do konia i miał, drodzy Państwo, rację. I zobaczcie, jaki piękny okoń, który wróci teraz do wody. Wie, że trafił na dobrego człowieka, który zwróci mu wolność. Piękny okoń, piękny. Wracaj. Baja i jest w pytkę. Więc drodzy Państwo, mogę wrócić do domu. Udało się. Takie miałem przeczucie. Mówię Wam poważnie, tak? Mi w głowie coś chodziło, rzuć na czerwonego, rzuć. Takie przeczucie miałem, widzicie. I nawet ładny okoń się trafił. Najładniejsza ryba chyba dzisiaj, nie? Jak widzicie. Więc jeszcze jedną. Czerwonego robaka, jeszcze jednego. No i zobaczymy. Zobaczymy. Już mogę wrócić do domu, ale spróbujemy jeszcze. Spróbujemy jeszcze. Nie, za blisko. Nie. To musi być tam, po drugi brzeg prawie, gdzie ten klient tam wędkuje, tylko... O, teraz muszę podciągnąć. To ma gdzieś tu być. No i spróbujemy jeszcze złowić jakiegoś pasiaka. Już nie musi być, nie musi być, bo takie miałem przeczucie. Sprawdziło się. Ale męczy mnie to łowienie tej uklejki, bo co rzut ryba, ryba, a tak to trochę odpocznę. Poczekam jeszcze może na jakąś fajną sztukę. No i był, ale się zbył. Podsypane było trochę nęty przeze mnie. Uklejka żeruje, chodzi. Z procy też nęciłem białymi robakami. Drobnica tam chodzi, buszuje, a między drobnicą drapieżnik się czai. Przyczajki, czyli okonie, szczupaki też prawdopodobnie są tam, ganiają te małe rybki, więc za jakiś czas zmiana przynęty i zobaczymy, może drugiego uda mi się złowić okonka. Tak jak mówiłem, męczy mnie łowienie tych uklejek, płotek. A na czerwonego robaka może się skusić. Może większy okoń jeszcze. Zobaczymy. Siądę tu niżej. I chyba branie jest. Na czerwonego czekamy. Tylko coś się tak bawi. Albo płotka, zobaczymy. Płotka. Jednak. Na czerwonego skusiła się płotka, ale chcemy jeszcze jednego pasiaka, więc odhaczamy płoteczkę. Dobrze.
wędkujemy za pasiakiem. Gdzie ja mam ten zestaw? Ta płotka zmęczyła mnie ładnego robaczka czerwonego, więc mamy na tyle. Wymienimy na jeszcze jednego. Dobrze. I rzucamy za kolejnym pasiakiem. Dobrze, jak tam stoi sobie, przykryjemy tylko robaki. Z tamtej strony lepiej by było, bo by rzucił blisko i by nie spływało. A tak to ja przez cały nurt przerzucam na spokojną wodę. Plecionka, raczej ta plecionka, nitka nie tonie, leży na wodzie i prąd ściąga ją i ściąga spławik cały zestaw. Więc trochę nie za bardzo, muszę kija wyżej przetrzymywać. Trochę wyżej podtrzymywać i spływa. Z tamtej strony lepsze dojście by było, ale co zrobić? Ta miejscówka jest zajęta, więc muszę radzić sobie z tej strony. Dobrze. Polujemy za kolejnym pasiakiem. Bądź dno, dno, dno. Ach. Zanim kamerkę włączyłem, po koniu nie zaciął się, więc powtarzamy czynność. Z tamtej strony byłoby lepiej, ale nie chcę się naokoło już iść, bo za dużo czasu bym stracił z tymi rupami, a niedługo kończę, więc postaram się jeszcze złowić jakiegoś okonia. Tak, teraz, o, bo jest branie. Zobaczcie. Kolejny, proszę Państwa, garbusek na czerwonego robaka. Przerzucam dalej. Na drugą stronę. No, jeszcze. Lepsze to niż te uklejki i małe płoteczki. One tam stoją tam. Powiedzmy teraz małe żywczyki, jakby były, to by był pogrom. Pójść z tamtej strony, delikatnie se siąść za krzaczkami i przepuszczać. I pogrom by był. Ale musimy z tej strony radzić sobie. Kolejny pasiak. Zobaczcie. Widzicie? Kolejny zębaty, pasiasty koleżka. Ten akurat łyknął. Więc musimy go odczepić. Taki. Dobra, odpływaj. Poszedł. I co? Zmieniamy robaka? Tak, zmienimy na jakiegoś fajniejszego. Jak widzicie, przeczucie co do konia. I kolejną zakładamy glizdę. Jak nam się rusza na haku. Pewnie tu. I rzucamy. Okej. B.
będę chciał złowić ostatnią rybę, może się uda, mamy 10 minut, z tym, że supeł mi się zrobił na przyponie, nie chcę już tracić czasu na zmienianie przyponu, supeł się zrobił przy haczyku i w razie jakby był większy okoń, może żyłka 0,10 w tym miejscu szczelić, ale cóż, ryzykuję i rzucam za ostatnią rybą dzisiejszego wypadu, zobaczymy. Może będzie. Jest. Ostatnia ryba, 0,10, przypon jest. Z supłem, tak powiedziałem. Może szczelić. Ale to była ostatnia ryba. Drodzy Państwo, na bank, bo ja muszę jeszcze buty wyczyścić, ogarnąć się, zobaczcie, jak ja będę jechał. Więc muszę ogarnąć się i udało się złowić ostatnią rybkę. Tutaj supeł jest, tu. Czuję o supełek. I ostatnia ryba dzisiejszego wypadku. Taki oponek. Więc zwracamy mu wolność. Strasznie wieje, strasznie. Płyń byku po kość dorosłego, dziękuję Ci. No i kończymy, drodzy widzowie. Nie ma to tamto, nie ma, że boli. Trzeba się ogarnąć, jechać do domu. I tak mówię, zbieram tu wszystko, swoje zabawki i zawijamy się na Kielce. Robactwo zanęte. To już niepotrzebne. Robaczki ptaki może wyżrą. Okej. To więc, drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału. Lajki, komentarze, w wolnej chwili odpiszę na komentarze. Dziękuję wszystkim, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. I na tym koniec dla nowych widzów prośba, żebyście zasubskrybowali kanał, będziecie śledzić mnie na bieżąco. No i tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Siema, pyza, jedziemy na Kielce.